W związku z tym, że wielu wykładowców na uczelniach w Polsce zamiast używać konkretnych wartości liczbowych operuje symbolami, na przykład Q, L i tak dalej, to samo zadanie rozwiążę teraz na symbolach. Z uwagi na to, że z doświadczenia wiem, że dla studentów czasami rodzi to problem z przejściem pomiędzy liczbami a symbolami. Dlatego to samo zadanie rozwiązuję teraz na symbolach, aczkolwiek będę to robił troszeczkę w skrócie, więc polecam najpierw obejrzeć zadanie na liczbach, bo zasady postępowania są dokładnie takie same, zmienia się tylko wartość liczbowa na wartość z symbolem. Więc tak, zaczynamy od zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami, więc podpora przegubowa przesuwna blokuje ruch pionowy, dlatego na kierunku pionowym oznaczam reakcję. Jeżeli to jest punkt A, to będzie nasze V. A nie blokuje ruchu poziomego, więc siła nie trafi na opór, więc nie ma reakcji poziomej i nie blokuje obrotu, ponieważ tu połączenie jest przegubowe, więc nie będzie reakcji momentowej. Więc podpora przegubowo-przesuwna, wyłącznie jedna reakcja, wertykalna VA. Podpora w punkcie B. Przykładamy taką myślową siłę pionową. Siła pionowa trafia na opór. Skoro jest opór, to będzie i reakcja VB. Gdybyśmy przyłożyli taką wirtualną siłę poziomą, również trafiamy na opór, więc tutaj również będzie reakcja HB. Jeżeli byśmy chcieli obrócić tą belkę wokół punktu B, nie trafimy na opór, ponieważ pamiętamy, że w tym miejscu mamy połączenie przegubowe. Mamy więc zastąpione podpory odpowiednimi dla nich reakcjami. Przyjmujemy zatem teraz układ współrzędnych, w którym będziemy działać. Klasyczny układ X, Y. Oczywiście kwestia przyjęcia układu jest zupełnie dowolna. Ja przyjąłem klasyczny układ X, Y i zakładamy, że obrót w prawo to obrót dodatni, obrót w lewo to obrót ujemny. To również kwestia przyjęcia. Możemy przyjąć sobie zupełnie na odwrót. Zadanie wyjdzie tak samo. Wyniki będą identyczne. I teraz tak. Zapiszę sobie układ równań równowagi. Suma rzutów wszystkich sił poziomych równa się 0. Suma rzutów wszystkich sił pionowych równa się 0. I suma momentów w dowolnym punkcie równa się 0. Co oznacza i dlaczego ten układ równej równowagi tak wygląda, objaśniłem w tym samym zadaniu rozwiązanym na liczbach, więc jeżeli ktoś chce sobie to sprawdzić, polecam otworzyć tamten film. I przystępujemy do obliczeń. Suma rzutów sił na osi X, a więc szukam sił równoległych do osi X i sprawdzam, jeżeli jej zwrot siły jest zgodny ze zwrotem osi, wpisuję znak dodatni. Jeżeli zwrot sił jest przeciwny do zwrotu osi, wpisuję znak ujemny. 2QL, zwrot przeciwny, więc będziemy mieli minus 2QL. Kolejna siła równoległa to HB. Zwrot przeciwny do zwrotu osi, więc będzie minus HB. To się równa 0, stąd wynika, że nasze HB będzie równe minus 2QL. Wynik od razu wpisuję sobie na belkę, aczkolwiek widząc, że wartość liczbowa wyszła ujemna, oznacza to, że nasz wektor działa z przeciwnym zwrotem. Więc skreślam stary zwrot, rysuję nowy zwrot i wpisuję oczywiście już teraz wartość bezwzględną, ponieważ minus załatwiłem zmianą znaku zwrotu wektora. Czyli reakcje poziomy mam wyliczone. Widzimy, że wynik jest logiczny, ponieważ belkę ciągnie siła 2QL, więc reakcja odpowiada przeciwdziałając i zapewniając równowagę sił poziomych. I brak ruchu w poziomie oczywiście. Idziemy dalej. Suma rzutów sił na oś Y, czyli szukamy sił równoległych do osi Y i sprawdzamy zwrot, czy jest zgodny ze zwrotem osi, czy przeciwny. Wektor VA, zwrot zgodny, więc z plusem. Wektor 8
zwrot przeciwny do zwrotu 8 minus 8QL, piątka zwrot zgodny plus 5QL, dziesiątka zwrot przeciwny minus 10QL i VB zwrot zgodny plus VB równa się 0. W tym równaniu niewiadome są dwie, więc na razie je zostawiamy. Przechodzimy do kolejnego równania sumy momentów w dowolnym punkcie i obliczymy sumę momentów w punkcie A. To też, dlaczego tak robimy, wyjaśniłem w filmie na liczbach, więc też polecam wrócić do tego filmu. Suma momentów w punkcie A równa się 0, stąd wynika. I teraz tak, wektor 8, tak jak wcześniej tłumaczyłem, generuje obrót w stronę prawą w punkcie A, a więc znakujemy go dodatnio, bo w prawo to u nas plus. Tak sobie przyjęliśmy, czyli będzie 8QL razy odległość wektora 8, czyli kierunku, na którym leży wektor, czyli proste jego działania od punktu A, to odległość 2L razy 2L. Potem 5 kręci nam w lewo, prawda? Czyli tak jakbyśmy nałożyli klucz na śrubę w punkcie A, to piątka tym kluczem obraca w lewo. Klucz to tak jakby przęsło belki było ramieniem klucza. Mamy minus 5QL razy odległość kierunku wektora, czyli odległość prostej, na której leży wektor, czyli 5L razy 5L. Dziesiątka, obrót w prawo z plusem, plus 10QL, no i VB, obrót w lewo, minus, minus VB, razy cała długość, czyli 10L. To się równa 0. No i stąd nam wynika, że 61, zliczyłem wyrazy wolne, czyli bez niewiadomej, to jest 61 QL razy L, czyli QL do kwadratu. Ważne, żeby tą jednostkę sobie tutaj dobrze zapisać. Minus VB razy 10L równa się 0. No oczywiście przerzucam sobie na prawą stronę, czyli mamy minus VB razy 10L równa się minus 61QL do kwadratu. Mogę teraz podzielić przez minus 10L. No i wychodzi mi, że VB to się równa 6,1. L się uprościły, więc kwadrat się uprościł. QL. Co zapisuję sobie od razu na belce. To będzie 6,1QL. Mamy wyliczone VB. Sumy momentów w punkcie B wyznaczymy sobie VA. Nie używam równania sumy na Y, tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, ponieważ jeżeli ta wartość byłaby błędna i wstawiłbym tą błędną wartość do tego równania, to VA również byłoby błędne, czyli liczyłbym VA, kontynuując błąd, który wynikł z błędnego wyliczenia VB. Aby to ryzyko ograniczyć, liczę moment w punkcie B, więc nawet jeżeli VB byłoby błędne, to odległość wektora VB od punktu B jest zerowa, więc do równania nam nie wchodzi. Zaczynamy sobie liczyć. 10QL obraca nam kluczem nałożonym na śrubę w punkcie B w lewo, dlatego to będzie znak minus. Minus 10QL razy odległość wektora 10 od punktu B, czyli 3L. Dodać 5, ponieważ obrót następuje w prawo.
plus 5 QL razy 5L minus 8, obrót w lewo, razy 8L, no i plus VA razy 10L równa się 0. Wyliczamy wyrazy wolne, mnożąc sobie 10 razy 3, 5 razy 5 i sumując, z czego wychodzi nam, że minus 69 QL kwadrat, mnożę QL razy L, więc to będzie QL kwadrat, dodać VA razy, tu bez zmian, 10L równa się 0. No to stąd wynika, że VA razy 10L równa się 69 QL do kwadratu. Dzielimy to przez 10L. Tu L znika, tu znika kwadrat, czyli VA równa się 6,9 QL. Także jak widzimy, nie ma praktycznie różnic między liczeniem na liczbach, a na symbolach. No, licząc na liczbach, mielibyśmy tu jednostki kilonewtony, bądź za L wstawialibyśmy metry. No bo oczywiście możemy sobie to zapisać w taki sposób, że QL to u nas kilonewton bądź newton, a L to u nas metr. Tylko taka jest to różnica. Oczywiście zróbmy sobie teraz jeszcze sprawdzenie. Wykorzystujemy równanie, z którego jeszcze nie wyliczaliśmy żadnej reakcji, a więc równanie sumy rzutów sił na oś Y. Zapisujemy je. Szukamy. Oczywiście jeszcze sobie zapomniałem wpisać VA na belkę. Wpisuję VA. Wynik 69QL. No i robimy sprawdzenie, sumę rzutów sił na oś Y. 69QL to reakcja VA, zwrot zgodny ze zwrotem osi, więc plus 6,9QL. Ósemka, zwrot przeciwny minus. Minus 8QL plus 5QL minus 10QL. Dodać. 6,1QL to daje po obliczeniu 0, czyli zostanie również wyliczone poprawnie. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.